W Rzymian 4 rozdział, 3 werset mamy wymienionego Abrahama. I apostoł Paweł mówi, co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Widzimy, że te wersety ostatnie z psalmu pierwszego mogą mieć ciąg dalszy. Czyli bezbożny może być bez uczynków usprawiedliwiony i nie trafić na sąd, jeśli uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. I gdy czytamy w zakonie, że żaden amonita czy podobny nie wejdzie nigdy do zgromadzenia pańskiego, to też oglądamy Rut, która weszła do zgromadzenia pańskiego. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyła w tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Ale mogą wejść na drogę nową, żywą. I wtedy ich droga prowadzi do nieba. Psalm 112, werset 6. Mówi w drugiej połowie tego wersetu: sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. I tutaj mieliśmy porównanie dwóch ludzi, Abrahama i Lota. Też warto wspomnieć o trzecim z ludzi, którzy tutaj nie byli wymienieni, ale prawie na niego trafiliśmy w 14 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, o Melchizedeku, królu sprawiedliwości. To jest Pan Jezus Chrystus, który usprawiedliwia bezbożnego. On na niego wskazuje. I w 2 Piotra 2,7, drugi list Piotra 2,7, jest powiedziane tak. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. I widzimy, że Lot nie miał łatwego życia, bo dar wiary prawdopodobnie przekazał mu ktoś z rodziny Abrahama albo nawet sam Abraham. Ale Abraham także na życiu Lota odcisnął silne piętno. Po pierwsze, zaprowadził go do Egiptu. Co Abraham robił w Egipcie? Wolelibyśmy, żeby tego nie trzeba było nigdy czytać. Po pierwsze,
zachował się niewłaściwie wobec swojej najbliższej osoby i wobec otoczenia. Po drugie, przywiózł stamtąd dziewczynę, z którą później miał pierwszego syna. I nie był to obiecany przez Boga syn. I Lot to wszystko widział, co się działo w Egipcie. Jeszcze gorszą rzecz, którą zrobił Abraham, to zaproponował Lotowi podział strefy wpływów. I zaproponował Lotowi rozwiązanie. Wybierz sobie, czy dojrzały chrześcijanin, czy dojrzały wierzący powinien dawać słabszemu wierzącemu tego typu wybory. Na przykładzie Lota widzimy, że w żadnym wypadku. Stary Testament mówi, jeśli zbudujesz dom, to zbuduj wokół dachu ogrodzenie. Jeżeli ktoś z tego dachu spadnie, a ty nie zbudowałeś ogrodzenia, to krew tego, kto spadł, spadnie na ciebie. I Abraham, dając Lotowi do wyboru rzecz, której Lot nie powinien był wybrać, nie postawił takiej poręczy. I Lot trafił tam. I Piotr, apostoł, mówi wprost. Lot był udręczony przez rozpustne postępowanie bezbożników. Udręczony. Gdyby był człowiekiem tego świata, to by do nich dołączył. Bawiłby się przednie. Cieszyłby się. Był przecież w bramie miasta. Jednym z, można by powiedzieć, decydentów o losach tego miasta. Ale widział. Na naradzie miasta proponował jakieś rozwiązania, żeby iść w stronę pobożności. A oni go lekceważyli, wyśmiewali i rozpustnie postępowali. Być może były jakieś uroczystości miejskie, w których musiał brać udział jako członek rady miasta. I widział, że zamiast zajmować się poważnymi rzeczami, a zagrożenia były, bo król innego kraju napadł na to. Zamiast przeznaczyć środki na przygotowanie się na wojnę, zlekceważono obowiązki Rady Miasta. Lot to widział. Słyszeliśmy, że tam był wielki dobrobyt. I tak mówi Ezechiel, że winą Sodomy było to, że miała spokój i dostatek. Ale nie udzielała pomocy uchodźcom. Nie udzielała pomocy najsłabszym. I tarzali się w bezbożnościach, czyli w takich rzeczach, których nawet wymieniać nie powinniśmy zbyt chętnie. Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział, on to widział i słyszał. I trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Córki trafiły do tego systemu. Wzięły sobie zięciów. Nie wiemy, jak stały te córki. Czy poznały tego, który usprawiedliwia bezbożnego, czy też nie. Być może ta demoralizacja poszła tak daleko, że głos Ojca przedstawiającego im Chrystusa, który umrze w ich miejsce na krzyżu Golgoty, całkowicie się nie przebił przez hałas tego miasta. I widzimy, że Pan wyrwał Lota z pokuszenia bezbożnych. Owszem, poraniony ostatni punkt Starego Testamentu mówi, że był gdzieś w górach i stał się ojcem dwóch narodów, które stały się bezbożnymi narodami. I tutaj te dwa bezbożne narody
w zakonie były określone jako te, które nigdy nie wejdą do zgromadzenia pańskiego. Ale wspomniana Rut weszła. I weszła nawet jeszcze do jeszcze bardziej zaszczytnego grona, do rodowodu Pana Jezusa Chrystusa. Więc łaska Boża przewyższa wszystko, co ludzie nawet mogliby chcieć przypisać najbardziej słabemu wierzącemu. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Bóg miłuje prawdę skrywaną na dnie duszy. I nawet jeżeli uwikłani jesteśmy w największe bagno tego świata, to zawsze możemy wołać do tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Możemy uwierzyć Bogu, a On poczyta nam to ku usprawiedliwieniu. Bo i Abraham był w sytuacji takiej, jak czytaliśmy i wspominaliśmy, że wywodził się z Amorejczyków. Zresztą tak mówi wyraźnie tekst, że ojcem twoim był Amorejczyk. I to byli generalnie ludzie, których można by określić na różne sposoby. Ale stosując szeroką nazwę, to byli po prostu poganie nieznający Boga. Jest taki przykład zaszczepienia drzewa. Nawet kartka jest na przyszły rok z takim przykładem, że jest dzika jabłoń, która jeśli rośnie, to wyda złe owoce. I odmiana McIntosh, która jest szlachetna, jest zaszczepiana na tym pniu i potem daje smaczne, szlachetne owoce. To możemy porównać do narodzenia na nowo w wyniku uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest tak jakby zaszczepiony na tym starym ciele nowe życie. I ta szlachetna wtedy roślina może wydać szlachetne, dobre owoce. Ale jeśli coś z tego pnia nie zostanie oczyszczone, tego starego, i puści taki dziki pęd, to na tamtym pędzie będą owoce starego życia. Każdy wierzący, który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, ma w sobie dwie natury. Starą i nową. Nową przez nowo zrodzenie, starą od rodziców. I jeżeli teraz będziemy pielęgnować tą nową, a ona się żywi Słowem Bożym, tak jak mówi ten psalm, że będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Więc widzimy, że ma w zakonie Pana albo w Słowie Bożym, w Biblii, upodobanie ta nowa natura. I należy tą nową naturę karmić Słowem Pana, Słowem Bożym. Natomiast stara natura lubi te rzeczy, które są takie zwykłe, takie świeckie, takie codzienne. Ona nawet nie musi się taplać w grzechu, żeby ją odżywić. Wystarczy ją karmić zwykłymi naszymi codziennymi zmartwieniami. Czy wypłaty na ten najbliższy miesiąc wystarczy, żebym pokrył rachunki? To jest pokarm dla starej natury. Pan Jezus mówi, nie troszcie się przedwcześnie. Dzień będzie miał dość trosk. Nie ma potrzeby karmić starej natury. A przecież to takie dobre troszczyć się o przyszłość, prawda? No właśnie dobre
po ziemsku, karmiące starą naturę. To stara natura od razu zaczyna wtedy wypuszczać pęd i wydawać owoc w postaci lęku. Nie poradzisz sobie. Te twoje problemy są większe od Pana Jezusa. I inne kłamstwa rosną z tej starej natury. Nie ma wtedy trzeźwości opartej na Słowie Bożym. A my mamy wytrzeźwieć z sideł diabła. Tak jak mówi apostoł Paweł. Abyśmy tej takiej technice diabelskiej zastraszania nas nie ulegali. Bo wtedy to stare życie starego człowieka da o sobie znać. A ta droga wiedzie faktycznie donikąd. Na zatracenie chrześcijańskiego życia. I jak to ktoś porównał, jest się wtedy pokonanym przez Filistyna. Dlatego Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych i sprawiedliwy nie będzie nigdy zapomniany. Jest faktami, na których możemy się oprzeć, gdyż znamy tego, który usprawiedliwia bezbożnego.